Witam serdecznie na kanale YouTube Maria Kompanowski. Dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać na temat zaufania, zaufania do samego siebie. I pozwólcie Państwo, że przytoczę taki krótki cytat. Nie ma bardziej istotnych pytań niż te, które zadajemy sami sobie. Autorefleksja powinna być etapem każdego ważnego w życiu wydarzenia, każdej decyzji i każdego działania. Na pewno tak, bo czasami znajdujemy się w sytuacjach, które są trudne, wręcz jesteśmy na przykład odrzuceni w relacjach osobistych i zastanawiamy się dlaczego. A tu po prostu mogło zabraknąć komunikacji, mogło zabraknąć tego, że nie potrafiliśmy wytłumaczyć drugiej osobie czegoś. Ale też są sytuacje, że musimy podjąć pewne decyzje życiowe. Na przykład rozstanie się z drugą osobą, z mężem, z żoną, z przyjacielem, z przyjaciółką, z grupą kolegów w pracy, czy z klientem. I jeżeli wchodzą w to emocje, to te emocje mogą być bardzo, bardzo silne. Ale czasami też rozstajemy się z członkiem rodziny. To jest bardzo bolesne. I czasami nie potrafimy sobie poradzić z tym. I w takich sytuacjach szukamy dobrej duszy, która by nas wysłuchała. A często może się zdarzyć, że osoby, na które liczyliśmy, że będą tym uchem, nagle ich nie ma. Jest takie powiedzenie w języku polskim, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Można to wziąć jako krytykę, można to wziąć jako mądrość pewnego rodzaju. Jedynie tylko, co jest w tym wszystkim ważne, żeby potrafić to wytłumaczyć drugiej osobie. Żeby wytłumaczyć to w sposób spokojny, racjonalny i zrozumiały. Ponieważ jeżeli zabraknie tego wytłumaczenia, jeżeli zabraknie nam tej rozmowy, i ta rozmowa powinna się też odbyć twarzą w twarz. Nie róbmy czegoś takiego, że napiszemy SMS-a, czy jakąś wiadomość, bo wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś relacja i ta relacja się kończy, to powinno się to zrobić twarzą w twarz. Ale nie każdy ma na tyle odwagi, nie każdy ma na tyle, powiedzmy, nie powiem siły, ale przede wszystkim chyba odwagi. Teraz, kiedy takie sytuacje się tworzą, że nie ma tej odpowiedniej komunikacji, tworzy się brak zaufania też. A zaufanie w każdej relacji międzyludzkiej jest bardzo istotne. I tak, czasami mamy sytuacje, gdzie ktoś nam nie wyjaśni pewnych rzeczy, to może też podważyć zaufanie. Ale jeżeli poznamy powód braku tej komunikacji, powód braku tego wyjaśnienia, jesteśmy w stanie wtedy zareagować odpowiednio. Ja w swojej pracy korzystam z takiej reguły, z takiego równania matematycznego. I to jest
W języku polskim, w języku angielskim jest to E plus R równa się O. Czyli E w języku polskim zmienia się na S, czyli sytuacja. R jest tak samo, bo jest reakcja, czyli sytuacja plus reakcja równa się rezultat, wynik. W języku angielskim O oznacza outcome. I powiem Państwu, że ta regułka się sprawdza za każdym razem. Jeżeli chcemy osiągnąć jakikolwiek wynik, tworzy się sytuacja. Przede wszystkim. I teraz to, w jaki sposób my reagujemy na sytuację czy na jakąś sprawę, daje nam wynik. Czyli rezultat. I ten rezultat jest albo pozytywny, albo negatywny. My czasami działamy pochopnie, powiedziałabym. Czasami działamy pod wpływem emocji, czasami dużych emocji, a czasami błędnych emocji. I wtedy ten wynik może być źle zrozumiany. Dlatego istotne jest, żeby we wszystkim, co robimy, starać się trzymać wodzę nad naszymi emocjami, trzymać kontrolę nad tym, co robimy, co mówimy, jak reagujemy, bo może być sytuacja, czyli ten wynik może okazać się bardzo zdradliwy. Ja osobiście byłam kilka razy w takich sytuacjach, gdzie właśnie błędne zrozumienie mojej, że tak powiem, wypowiedzi, mojego wytłumaczenia sytuacji, czy mojej nawet reakcji czasami, były takie, że kiedy już tak emocje opadły i analizowałam swoją reakcję, to ta reakcja okazała się być niezgodna z tym, co zwykle bym zrobiła pod, że tak powiem, bez emocji, o tak się wyrażę. Ale sytuacje czasami nas zaskakują, czasami nas szokują i wtedy popełniamy największe błędy. Wtedy nasza reakcja nie jest taka, jaka powinna być, a to z kolei powoduje, że wynik tego działania jest nie taki, jaki byśmy chcieli mieć. Wtedy czasami jest za późno na to, żeby to naprawić, a czasami jest możliwość naprawy tego, czasami jest możliwość przedyskutowania tego i ten wynik może być zmieniony. Może być zmieniony na pozytywny. Ale jeżeli budujemy zaufanie i to zaufanie później tracimy, to tworzymy dla siebie na przyszłość bardzo dużo negatywnych sytuacji czy reakcji, rezultatów, które później za nami się ciągną. I to może nam bardzo przeszkadzać. Czasami oskarżamy drugiej osoby zupełnie bezpodstawnie,
A czasami podejmujemy decyzje, których tak naprawdę nie przemyśleliśmy, które potrafią być błędne i zaufanie wtedy jest również źle, że tak powiem, ocenione. Ale zakończmy już tą część, bo zaufanie jest również warte w stosunku do nas samych. A zaufanie może być zbudowane na podstawie, może powiem tak, na zasadach tworzenia linii życia. I to jest też taki proces dojrzewania, bym powiedziała. Kiedy musimy doświadczać naszych życiowych kryzysów. Te kryzysy mogą tutaj naprawdę i doświadczenia być bardzo kluczowe dla każdego z nas. Bo jeżeli mamy przy sobie kogoś, komu ufamy, przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś, kto potrafi nas wysłuchać bez oceniania, bez oskarżania, bez komentarzy, jest bardzo godnym zaufania, bo my jako ludzie powinniśmy mieć kogoś obok siebie, komu możemy się zwierzyć w każdej sytuacji. I doświadczenie te, jakie zdobywamy poprzez to, pomaga nam samym się rozwijać. Ale wróćmy jeszcze do linii życia. Wyobraźmy sobie dzieci. Dzieci w pierwszych latach swojego życia uczą się najwięcej. Do 5 roku życia dzieci uczą się co najmniej 2000 różnych czynności. Powyżej 5 roku życia do dorosłości uczą się zdecydowanie mniej. Więc na przykład każde dziecko lubi dotknąć każdą szafkę, otworzyć każde drzwiczki. Jak jest w kuchni, potrafi nawet się poparzyć, bo to jest dla niego nowe doświadczenie. Dziecko musi dotknąć, dziecko musi poczuć. Dziecko po prostu musi na błędach się uczyć. Ale kiedy się nauczą, kiedy dotkną coś, co jest na przykład gorące i się poparzą, wiedzą, że tego nie powinni że nie powinno się robić. Później ta nauka staje się coraz trudniejsza. Na przykład nauka jazdy rowerkiem. Ja pamiętam wielokrotnie jako mała dziewczynka dostałam taki rowerek bez tych małych kółeczek, więc tylko na 2 kołach. I pamiętam, przed naszym domem była taka górka niewielka i ja z tej górki tym rowerkiem jeździłam. Przewracałam się, ale po kilkunastu razach już złapałam równowagę. Ale żeby przywrócić jakby zaufanie, żeby stworzyć dla siebie zaufanie, możemy stworzyć tak zwaną linię życia. Linia życia składa się z tego, że to jest takie, można powiedzieć, ćwiczenie, które możemy zastosować dla siebie. Ono daje nam doświadczenie, które nam w życiu się mocno sprawdza i pomaga. I teraz tak. Gdybyście Państwo wzięli sobie kartkę, czystą kartkę papieru,
I na tej kartce narysuję Państwu poziomą linię, która będzie symbolem całej linii życia, całej drogi życiowej, jaką przechodzimy. Jeżeli chcecie Państwo, to zaznaczyć sobie początek i koniec jakimś symbolem albo datą na przykład. Następnie proszę zaznaczyć na tej linii samego siebie, samą siebie. W którym miejscu życia teraz się znajdujecie? I jak się tutaj czujecie w tym miejscu? Proszę to narysować. Następny krok to jest zaznaczenie najważniejszych momentów swojej przeszłości. Po prostu kilka takich, które się szybko przypomina. Te, które pierwsze na przykład przychodzą do głowy. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, aby były to takie pozytywne, dobre i te wspomnienia, żeby były takie konkretne. Najlepiej z dzieciństwa. Wtedy bardzo fajnie się to nam układa. I następny krok. Proszę wziąć pod uwagę każde z zapisanych doświadczeń. Następnie proszę sobie odpowiedzieć na pytania. Teraz tak. Pierwsze pytanie. Czy czujesz i myślisz, kiedy patrzysz na swoją... Przepraszam, co czujesz, kiedy patrzysz na swoją przeszłość? Co takiego istotnego wydarzyło się podczas tego doświadczenia? Jakie emocje wodziły i jakie dominowały? A jakie teraz, kiedy się tylko je wspomina? Następne pytanie. Co zmieniło się wewnątrz nas samych po tym doświadczeniu? Jaki wpływ to doświadczenie miało na nasze późniejsze życie? Następny krok. Proszę się teraz przenieść do swojej przyszłości i zaznaczyć na linii życia swoje plany, marzenia i to, w jaki sposób sobie wyobrażamy naszą przyszłość. I tutaj kolejne pytania, które pomogą sobie to jakby wyobrazić. Pierwsze pytanie. Co czujesz i myślisz, patrząc w swoją przyszłość? Drugie. Które z tych planów lub marzeń są dla Ciebie najważniejsze i dlaczego? Trzecie pytanie. Których z tych rzeczy naprawdę chcemy? I czwarte pytanie. Jak uważacie, czy któreś z przeszłych wydarzeń ma wpływ na obecne wydarzenia i plany, na marzenia? Jeżeli tak, to jaki ten wpływ jest? Następny krok. Zwróćcie uwagę Państwo na swoją historię. Na przykład, gdybyście Państwo mieli nadać tytuł swojej linii życia, jaki byłby ten tytuł? I dlaczego taki? I ostatni krok. Do czego mogą się przydać wnioski z tego ćwiczenia? Jak je wykorzystać? Myślę, że to są bardzo istotne pytania, bo rzadko o takim czymś myślimy, rzadko myślimy o takich ćwiczeniach, o takich
sprawdzianach samego siebie i zaufania do siebie i do innych. To jest bardzo istotne w budowaniu relacji, ponieważ to nam pomoże nie tylko zbudować solidną, długoletnią relację przyjaźni, małżeństwa, partnerstwa. Jeżeli mówimy o budowaniu relacji, to warto podkreślić, że przywiązanie się do drugiej osoby może czasami być dla nas niezdrowe, ale jeżeli kochamy kogoś czystą, niewinną miłością, to powinniśmy najpierw kochać tą czystą, silną miłością samego siebie i to wtedy nam pomaga kochać innych i zrozumieć, że inni mogą mieć problemy, mogą mieć uczucia, mogą mieć emocje, które nie zawsze będą nam sprzyjały. Ja tu nie mówię o nienawiści, nie mówię o złości, tylko mówię o tym, że kiedy się przywiązujemy za bardzo, to te emocje są silne i nie zawsze zdrowe. Więc warto jest rozmawiać, warto jest zaufać tej drugiej osobie, bo bez względu na wszystko potrzebujemy mieć przyjaciela, przyjaciółkę. Bo dobry przyjaciel, dobra przyjaciółka zawsze nas wysłuchają i zawsze zaakceptują nas takimi, jakimi jesteśmy. Bezwarunkowo. Bo jeżeli kochamy samych siebie, to kochamy innych takimi, jakimi są. I jesteśmy dla nich po to, żeby być przy nich w każdej sytuacji, bez względu jaka ona jest. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym wideo. Jeżeli Państwu się podoba to, o czym mówię, to bardzo proszę wcisnąć guzik, subscribe i dzwoneczek. To będziecie Państwo powiadamiani, kiedy będzie następne wideo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.